Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Xer i zaczynamy kolejny odcinek z tradycyjnych wież. I tak, zaczyna się w końcu dół i śmieszny dzisiaj odcinek, ponieważ gram sobie Shinnokiem. Tak, zagrałem sobie w Gniatoczym Kości na średnim tym, no... Będziemy walczyć z Shinnokiem, okej? Okay. To będzie ciekawe, z Shinnokiem nie grałem nigdy, w sumie. As they abandoned me. Ale oczywiście tutaj fatality zapisany i ma najtrudniejszy fatality w grze ten typek, nie? Naprawdę. Może tak, Liu Kang. Nice. Co ja mam w ogóle za kombosy? Coś mam takiego? No i to już. Ała, dlaczego mi dało Liu Kanga od samego początku? Może mi ktoś to wytłumaczyć? Ja pieprzę. Jakiej pomocy? Lol, to dość boli trochę. Ma dość mocne kombosy, widzę. Ja pierdzielę, podoba mi się. Ale... Breakout? Dlaczego? Bo jeszcze możemy to wygrać. Dobra, nie możemy. Tiltuje się. Co to jest? Kombosy. Dobra. Utkaj łeb, kasztanie. Ja pierwsze, to dobry początek tutaj, nie? Miało tak wyglądać. Dobrze, to jest dość takie fajne. Kombosy no niezłe, ale ja pierwsze, dlaczego pierwszy zawodnik musi być tym śmieciem? Nie pierwszej. Dobrze. W końcu się udało. Dobra, on jest spoko, tylko że granie na Liu Kanga jest samobójstwem. I każdy dobrze o tym wie. No, nie wierzę w to, jakim prawem. Ja pieprzę. My przegramy pierwszą. Dawaj, blokuj coś, nie wiem, rob cokolwiek. Tylko nie przegraj z nim, kasztanie. Blok. Aaa, dawaj, 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 dawaj! Ja pieprzę. Nie uda się Fatality, wiecie o tym? Bo jesteśmy za blisko niego. O, dobra, udało się. Myślałem, że jednak się nie uda, bo jesteśmy zawsze blisko, to on średni dystans działa. Powiem tak, to było trudne. Naprawdę. Ten Liu Kang to jest naprawdę dramat. Ale udało się. Jakimś cudem się udało. Dziękuję. Dobra, jakiś odcinek skrypty będę musiał zrobić. W ogóle mam dużo hajsu, jakieś open ninja, co by trzeba zrobić, czy coś. Dobra, to przeciwnik Milena. Ona jest mocna, pieprzona. Widziałem dużo gameplay i progamerów, jak to grają w ogóle tą postacią. No mocna, jest mocna. You will not have Outworld. Apparently neither will you. Die now, false god. Dobra, teraz tak. Super. Matius ataka. W ogóle nie znam kombosów. Co ja mam tutaj? Tutaj takie coś. Ty szmato. O, ja pieprzę. Kombos. O, co jest? Kurwy, to widzicie? Brutalna siła. Nie wiem, czy zapamiętam. Ale jakie fajne to jest, to mi się podoba. O lol, dobra, nice, ale jest trudne do zrobienia, nie wiem, jak mi się to udało. Akurat fartem. Dobra, ten Shinnok jest fajny, ta włócznia jego jest dość mocna. Ale ma trudne kombosy dość. Co się śmiejesz tam, słyszę. Dobrze. Dobra, nice. Dobrze, ładnie. Ach, pięknie skoczyła sobie w to. O, ma fajne to nawet, nie?
To właśnie to trudne, tego nie zrobię. On ma takie coś, że w górę tu trzeba kliknąć na tym joysticku, a on wtedy skacze, nie? I to jest dość trudne do zrobienia. On ma dół, góra, R1. No, jak już się to uda, to będzie pokrzęp. Będę próbował. Dobra, kolejny przeciwnik, Skorpion. Skorpionek, nasz ulubiony. To się bawimy, Skorpionek. O, Cold War, Skorpion. O, Inferno. No, czy ja wiem, czy byśmy kolegami... Dobra, chwila, bo I didn't remember one thing, okej. Okej. Masz beczką. Dobrze, nie wyszło nam już. Okej. A te combo mi się gaj spodoba, naprawdę. Dobrze. Okej. Nie, dawaj, dawaj, daj mi się ruszyć, chamie. No, co za kasztan. Get the fuck out. Dobra, dziękuję. Mamy X-raya w razie co. Dobrze. Dobrze. Ja pierwsza. Dobrze, ładnie. X-ray wygląda nawet nieźle, jeśli się to pierdzielnięcie tą włócznią jest dość ładne. Fajnie wygląda. O, dlaczego mi nie ma... bez sensu. Dobra, wracamy, bo kurde minimalizuje grę, nie wiadomo dlaczego. O, to dodaje 35% obrażeń. Dość sporo, możliwe, że będzie hałas, jak słyszycie. Za to was przepraszam najmocniej. Najmocniej przepraszam. Dobra, teraz tak. Myk. No nie uda się to. Raczej będę musiał sobie odpuścić, bo... To jest dość trudne do roboty, przyznam szczerze, ale chwila, muszę na chwilę wyciszyć mikrofon. Dobra, wróciłem, musiałem ogarnąć jedną rzecz tutaj właśnie, jeżeli chodzi o ten komputer. Dobra, kolejny przeciwnik, Quan Chi. Okej, okay, dobra, bo to jest trudne. Dobra, może... O Boże, przewinąłem kastenkę, no to brawo ja. Brawo ja. Przepraszam, widzowie. Ale to jest fajny kombo, podoba mi się. W ogóle jakieś inne jeszcze by się przydało posprawdzać. Coś tu ciekawego jeszcze. O mój Boże, jakie on ma skomplikowane kombo. Naprawdę. Dobra. Dobrze. Daj mi się przejść na drugą stronę. Dziękuję. Nara. Czy ja mam jedno... A mam to Brutality. A to dobra, to... Porobimy sobie zara, guys. Czy ja mam tą możliwość zrzutowania? Tak, mam. Fajnie, że jeszcze jak nie trafił. To było nawet miło. Ale u nas te kombosy, przyznam szczerze, dość trudne, ale ładnie wyglądają. Oczywiście pan Rączka tutaj. On to blokuje, wyczony. Dobrze. Dobra, byśmy chcieli mu podbródkowego zasadzić. Okej, dobra. Może nam się by teraz... Chwila. Bo nie jest możliwe do udania się. Dobra, naprawdę, to jest zbyt trudne fatality do zrobienia. Shinnok jest drugim Ermagiem normalnie, nie? Guys, zobaczycie. Ciekawe, czy ja mam drugi odblokowany do Ermaga, chyba tak. Oby, o, nowy poziom profilu, nice, coś dostałem.
158 zł. Nice. Może bym zrobił łatwiej Vitality pierwszy raz na nim, co? Żebyście zobaczyli, co jakie ma drugie. To było jakieś rozwiązanie. Aha. Dobra, Raiden kolejny. You will stand before the Elder Gods. Worms to crush in my hands. Your insolence will be punished. Dobra, walczymy z Raidenem, to nieźle tutaj. O nie, nie, nie. Kolego. Ja muszę mieć Fierce Attack, dziękuję. Wybacz. Pieprzony. Dobrze, na spokojnie. Dobra. W ogóle te łatwe Vitality, jak to się robi? Szybka sztuczka, to jest to. Będę musiał to zrobić, bo kurde, nie wychodzi to pieprzone gówno. Bo to jest dość trudne. Więc zrobimy sobie tamto. Dobra, użyjmy X-Raya. Zawsze to, ale on ma tak samo jak Rondak, 35%. No to jest właśnie dużo w cholerę. Akurat też leciał X-Raya. Dobra. Jesteśmy za blisko siebie, Raiden, wiesz? Dobra. Dobra. Opieprzaj. O, jaka cebula tutaj się dzieje. O, dobra, bo to ligi. Ty. Nice. There is fear in your heart. No już nie ma hard, chyba tak trochę, okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. 48 tysięcy gold, a no dość sporo, kto kolejny? Korokan, o Boże, nie wiem jak nim będę grał, ale raczej sobie wybiorę Boga Wojny jak już. Ale to zobaczymy, jeszcze trochę do Korokana nam brakuje, jeszcze Johnny Cage, Kano, Aaron Black po drodze. No ale będzie i tak fajnie. Mhm, dobra. Fajnie mi się gra tą Shinoku, nawet spoko kombosy ma, podobają mi się bardzo. Przyznam szczerze. Okej, to nie wyszło tak jak planowałem. O, gra to właśnie sobie będę grał chyba najprawdopodobniej. Tak mi się wydaje, że jest jeden z lepszych trybów bynajmniej do niego. Dobra. Co wstaje? A, dobra. Ważne. Dobrze. O, pieprzone jak ograł. O nie. Dobra. Ale tu zabiera życia, Boże, ja... Dobra, grabens, 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 grabens. Pieprze. Jak nie, to nie. No, one, two, three, one, two. Dobra, mamy Vitality. Drugie, no. Very nice. No, główka nasza. Ty. Dokładnie. Dobra, jakoś idzie tym Shinnokiem, ale podoba mi się, naprawdę. Bardzo fajne te kombosy ma pieprzony. Dobra, kto teraz? Sub-Zero, już siódmy zawodnik tutaj do rozpieprzenia. Ale nie, ten Luke na samym początku to nieźle nas tam pojechał, nie? Ja się tego nie spodziewałem po prostu. A pod Cryomanty gra. No już to widzę właśnie. Sub-Zero trochę sobie grywam. Właśnie. Dobrze. Dobrze. Tutaj fokus robię jak nic, nie?
Ach, tak ładnie to miało być. No, nie mogliśmy już wydłużać tego atego, ale sobie poradzimy. Na spokojnie. Długie ma to tego X-ray, znaczy się on długiego dość. Dobra. Ach, ten Rush Barkiem to jest historia normalnie. Opieprzony. Dobra. Dobra, teraz byśmy wyszli meteorytkami może i rzucili tym. Okej, okay, dobra, ograł. Nie planowałem tego. Dobra, myk. Tego chyba powinno zabić, no właśnie. Myk, 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 myk. To jest prostsze o wiele. I w sumie chyba nawet lepsze, tak mi się wydaje. No. Ładnie, ładnie. Dobra, teraz ósmy. Kto będzie ósmy? Kto będzie ósmy? Zobaczymy. Dobra, ósmy będzie kto? Ermak. No, Ermakiem też Vitality nie będzie wychodziło, nie? To normalnie mam nadzieję, że mam jakieś inne w zanadrzu, bo ten ma też dwa razy do góry, a tutaj to jest dość skomplikowane. Trzeba blok klikać ciągle, a to jest tak męczące. Dobra, Arma, tutaj można nieźle rozpieprzyć, ale postaramy się. Okej. Okay. O nie. O, okej. No nie, dawaj, masz go grabnąć, a nie się zabijać faraona kara, kanie ty. Dobra, grabęc. Dobrze, raczej lindka. Tak jest. Dobrze. Nie idzie najgorzej. Zostaw babci tylko frajerze, bo cię zaoram. Au. Co ty robisz? Ty jesteś mądry? Chyba nie. O nie, zenchanto. No nie, co za pieprzony frajer. Podejdź. O nie, tak się bawić się będziemy. Ty przechodzisz. No super, no i babcie mi rzucił. O, super. Dobra. O, tyk, 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 tyk. Halo? No, dlaczego się nie udało? Byłem za daleko, bo to był daleki dystans, to mam być średni. Tak to jest, jak się gra pierwszy raz z postaciami i się ich nie sprawdza na pojedynczym starciu. Ale nie ma co sobie spoilerować. Chyba, że chcesz grać jak gówno. To owszem, owszem. Dobra, Goro. O nie, gra pod ten tryb, którego nienawidzał, się te ręce pieprzone. Chyba nieprawdaż? Pewnie. On jest dość mocny, to jest ten Furia, nie, właśnie smuczykiem ten pieprzony. On jest chyba, no właśnie, jeden z lepszych chyba dla Goro. Pieprza i kasztanie. O mój Boże, tak, o tym mówię. GTFO. Wejdźmy trochę. Nie, 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 nie. Dobra, fuh. Nie dla psa. Ładnie, ładnie. Goro jest tak pieprzony potężną postacią, naprawdę. Nienawidzę na niego grać, ale sobie wiadomo, nie czysz innych, to samo. Skoczyłem prawie poza zasięg tego czegoś. Dobra. Wypieprzaj, Boże, ale to mnie irytuje. Dobra.
Panie, niech się pan odpieprzy, no? Kartonem kryj. Dobrze. Kurta, lidi, no. Okej, no i teraz to, Shinnok versus Shinnok, ty. That was interesting. Dobra, lecimy. O, coś czuję, że parę razy przegramy sobie. W tamtym odcinku to w ogóle było, nie? 5 razy pod rząd chyba. Tym Kunjinem. Okej. You. You did not kill me at the pyramid. This time I will. Tu sobie rozmawiałem, kurde, na temat Armagedona, bo to Shinnok był też Karakan. A druga historia. Ale nie gram. Co? Aha, my go nie złapaliśmy. Byłem pewny, że go złapaliśmy w sumie, ale najwidoczniej nie. O, jakie combo w ogóle. Okej. Okej. Dobra. Dobra, jeszcze jedno. Okej. Dobra. Au. Widzę, że sam kolega tutaj. Ładnie, dobra. No to teraz jeszcze tylko ten demoniczny. Bawimy się. Shinnok rozpoczął Shinnoka. Very nice. Ciekawe, jaka będzie jego historia w sumie. Ale to musimy go najpierw spieprzyć. O, oczywiście jak zwykle minimalizacja gry. Wracam. Dobra, lecimy. Okej. Aj. Wypieprzaj, podejdź. Blokowałem to, halo. O, to nie miało tak wyglądać. Nie. Udało się pierwszy raz w końcu rozpieprzyć za pierwszym razem, ty. Nie wierzę. No to nice. Easy. Ale nie te kombosy ma bardzo dobre też. Naprawdę, mocny jest pieprzony. Polecam. Polecam. Dobra, właśnie będziemy jakąś historię, bo tutaj te postacie wszystkie od dołu mnie interesują, więc sobie poczytajmy. Co my tu mamy? Earthrealm belonged to Shinnok. It became the staging area from which he would finish his war on the Elder Gods, which began eons ago. The Elder Gods had lied to the denizens of the realms. They were not individual beings, but merely parts of a greater collective known as the One Being. Shinnok would merge the realms and awaken. No, tak, no, Goro. Whole once more, the One Being devoured the Elder Gods. Shinnok watched with satisfaction. This reality had finally come to an end. Okej, nieźle, nieźle. Niezła historia tutaj naszego Shinnoka, dobra. I to chyba wszystko, ta. Dostaliśmy złoty medal, no zostaliśmy. Ale to było dość. No ten Kong Lao nas zniszczył. Dobra, kto kolejny będzie? Kano, okej. Dobra, dziękuję za oglądanie, jeśli się spodobało. Oczywiście łapka w górę i kolejny odcinek już jutro. Także trzymajcie się i cześć.